Jest z nami prezes klubu KS Radom Marek Wajtal. Na pewno cieszy wygrana drużyny. Przed chwilą odbierał pan telefony. Miło się pochwalić, że się wygrało spotkanie. Tak, po pierwszych dwóch porażkach w rundzie jesiennej, kiedy jeszcze nie mieliśmy wszystkich zawodników zespołu, ale to nie jest na pewno usprawiedliwienie. Przychodzą teraz efekt pracy całego zespołu, zgrupowanie, które pierwszy raz w historii klubu się odbyło w tym roku. No i tak jak mówię, no, drużyna gra coraz lepiej, aczkolwiek dzisiaj po mecz był bardzo nerwowy, przeciwnik bardzo wymagający, bo od Konopiska to również czołówka klasy okręgowej. Cieszy na pewno zwycięstwo, bo ambicji w obydwu drużyn nie brakowało, ale no, Stadom pokazał, że jednak no, myśli o czymś poważniejszym niż pałętaniu się w końcówce tabeli. Z grupą ludzi jakiś czas temu podjął pan się reaktywacji klubu bardzo mocno. Mozolnie posuwacie się krok po kroku do przodu. Jak to wygląda? No klub, tak jak mówię, postawił na młodzież, bo tak jak mówię, trenuje w klubie 160, między 160 a 170 młodych chłopaków. Drużyna seniorska, która 3 lata temu no, rozwiązała się z różnych przyczyn finansowych, ale postawiliśmy na młodzież. Daje to efekty, bo na przykład w składzie pierwszego zespołu jest aż 6 młodzieżowców, którzy tworzyli makroregion w ubiegłym roku, który no, po prostu dał nam szkołę życia. Zakończyliśmy rozgrywki na przedostatnim miejscu, ale to była szkoła i ci młodzieżowcy weszli dobrym skutkiem. Praca z młodzieżą jest naszym nadrzędnym celem. No później te etapy, prawda, aby ta młodzież nie odchodziła na zewnątrz, tylko abyśmy ją konsolidowali tutaj, bo dzielnica Stadom potrzebuje takiego klubu i ta młodzież, która tutaj się od najmłodszych, od żaków, młodzików szkoli, mamy taką nadzieję, że kiedyś no, będzie tą potęgą naszego klubu. Jest w tej chwili funkcjonalny obiekt, którego można powiedzieć w jakim stopniu też nie było, gdy graliście w lidze wyżej. Jest ładny budynek, poprawił się stan murawy. Czy są jakieś dalsze plany propos obiektu? No na pewno myślimy na naszym bocznym obiektu. Złożyliśmy już wniosek partycypacyjny do funduszu na zakończenie roku. Myślę, że mieszkańcy z dzielnicy Stadom, bo tacy mogą głosować, są za w rozmowach z mieszkańcami. Oni są za, żeby ten obiekt powstał, że boisko z nawierzchnią boczną, sztuczną funkcjonowałoby. I tak jak mówię, no myślimy o różnych, o unowocześnieniu trybun, o montażu nowych siedlisk, bo one już mają no, ponad 20 lat. Myślimy o tablicy świetlnej i krok po kroku, no, staramy się dorównać tym potentatom, z którymi mamy bardzo dobry kontakt, chcę zaznaczyć, i z Rakowem, i ze Skrom, i z Wiktorią Częstochowa. I chcemy dorównać do tych najlepszych naszych przyjaciół, żeby być no, klubem, który prężnie działa w Częstochowie. Czy ciężko jest właśnie młody na rybek pozyskać tutaj? Praktycznie po sąsiedzku jest Skra, niedaleko jest Raków. Jak wygląda ta sprawa? Czy dzieci chętnie przychodzą tu na treningi? No jestem bardzo zdziwiony, bo odkąd nowy zarząd działa tutaj, nowi trenerzy, sama grupa młodych trenerów, która objęła tutaj władanie klubom, bo ja to jestem tylko tą namiastką, która to wszystko układa z góry, ale tak jak mówię, to uważam, że te dzieciaki z dnia na dzień przychodzą i oni często przychodzą i widać radość w ich wieku, że mają się gdzie wykąpać, gdzie przebrać. Tak jak tu pan zaznaczył, jest ta baza dobra, można powiedzieć bardzo dobra jak na okręgówkę, jak na klasę okręgową i ta młodzież się naprawdę garnie. No, już tworzone są kolejne grupy, które myślę, że w przyszłości, tak jak powiedziałem, no będą cieszyły oko tu mieszkańców Częstochowy, mieszkańców szczególnie regionu tutaj naszego Stradomia, naszej dzielnicy i to będzie fajne zaplecze dla dobrej pracy z młodzieżą, a dalszej do pracy z seniorami. Wszystko idzie ku lepszemu i co roku aż oko cieszy, że te dzieciaki się garną, rodzice przeprowadzają coraz to nowe twarze do naszego klubu. Powolnym krokiem zbliża się taki okres jesienno-zimowy. Czy planujecie jakieś atrakcje dla kibiców? W poprzedniej zimie organizowaliście turnieje, czy to piłki młodzieżowej, czy uczciliście pamięcią Michała Kobusa? No więc Michała Kobusa chcemy corocznie czcić. Już jest zawsze zaklepany termin, drugi weekend stycznia. Już zgłaszają się chętni. Na pewno wszystkich zapraszamy. To jest turniej seniorski na naszej hali. Natomiast na 100% zapewniam wszystkich mieszkańców, że turnieje dziecięce to jest nasza szkółka. Oni się mają uczyć i bawić przede wszystkim gry w piłkę. I każdy rocznik, turnieje dwa mikołajkowe dla najmłodszych grup, to będzie 6 i 13 grudnia. Natomiast wszystkie grupy pozostałe, czyli żaki, młodziki, orliki, juniorzy, będą miały swój turniej i tak jak mówię, zaproszone będą zespoły z naszego regionu, jak i z ościennych tutaj naszych regionów Śląska i Łódzkiego województwa. To będzie, myślę, że cykliczne nasze imprezy, bo ci młodzież zimą również nie zasmakują tej gry
innej trochę niż na Murawie, bo gry halowej, ale równie ciekawe, także że na pewno będziemy organizować, tak jak co roku, rozgrywki również zimowe w hali dla wszystkich grup, jakie są zrzeszone w Trzęsowskim Związku Piłki Nożnej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.